Dobrze. No to jest punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego porządku obrad. Projekt uchwały nr 94 Kodnik Biały. Ja sobie pozwolę przedstawiać te projekty po kolei. Projekt potem A. Projekt uchwały w sprawie zmiany realizatora zadania priorytetowego w 2012 roku. Szanowni Państwo, w zasadzie sprawa jest bardzo techniczna. Zmieniła się nazwa jednostki, która te środki otrzymała na turniej siatko noga, nazwę turniej siatko noga. Przedtem było to gimnazjum nr 14, teraz mamy zespół szkół ogólnokształcących nr 5, jako jednostka samobilansująca się, nowy twór. Musimy technicznie zmienić realizatora, to jest kwestia nie zmienienia kwoty, kosmetyczna, tylko aby, że tak powiem, w dokumentach wszystko się zgadzało. Nie wiem, czy jakieś pytania są do tego, coś więcej jeszcze możemy powiedzieć. Ja bym powiedział, że nie za bardzo więcej możemy powiedzieć. Tak. Zmieniło nazwę. Tak, powinien to zyskać. Dobrze. Rozumiem, że możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za zmianą realizatora zadania za przyjęciem tego projektu uchwały? Dobrze. Wszyscy byli za, czyli 16 głosów za, 0 wstrzymujących. Przechodzimy do punktu B. Projekt uchwały w sprawie korekty rozdziału środków na zadania priorytetowe w roku 2013. Szanowni Państwo, ja może tytułem wstępu. Doszły do nas pierwsze kwoty na zadania, większego na zadania powierzone i zarządzenie prezydenta na zadania priorytetowe rad dzielnic, w zasadzie wszystkich, które to zarządzenie zmniejszyło pulę środków do dyspozycji rady dzielnicy o 82 tysiące. Obecnie nasza dzielnica nie będzie dysponowała środkami w wysokości 500, 552 tysiące, 470 tysięcy, i my teraz te 470 tysięcy mamy tylko do dyspozycji, w związku z tym musimy dokonać niezbędnych cięć w naszych zadaniach priorytetowych na rok 2013. Zarząd, kiedy przygotowywał propozycję, kierował się, powiedzmy sobie szczerze, mniejszym złem. Patrzyliśmy po prostu, komu możemy zabrać, kogo najmniej, że tak powiem, to zaboli. Kilka zadań, że tak powiem, udało się nam przełożyć do innych puli pieniędzy. Kilka zadań niestety musi zniknąć, kilka zadań nie zmniejszone. Kilka zadań miało też negatywne opinie wydziałów merytorycznym Urzędu Miasta Krakowa, w związku z tym też następuje zmiana. Tak jak Państwo widzą, komunikacja z mieszkańcami, kwota zmniejsza się do 47 tysięcy, to wynika z obostrzenia, które mówi o możliwości przekazywania na takie zadanie, na komunikację z mieszkańcami, 10% puli środków, które mamy do dyspozycji, w związku z tym musimy je zmniejszyć do 10%, czyli do 47 tysięcy, jak łatwo sobie obliczyć. Ponadto niezbędne cięć dokonać w zadaniach dróg, gdzie gdyby najwięcej pieniędzy, czyli zadanie pod nazwą mała rewitalizacja osiedla Kordowża Górka i zakup i montaż ławki koszy na wsi odchody. Dlatego, że po prostu ciężko zabierać pieniądze bibliotekom, ciężko zabierać pieniądze seniorom, tak naprawdę można powiedzieć, tylko kilka pozycji zostało tak, gdzie możemy cokolwiek wyjść. Podjęliśmy też decyzję o rezygnacji z kilku zadań, m.in. dla Straży Miejskiej Oddział Kraków Prowodza zakup rękawic, 600 zł była przewidziana kwota zrezygnowania z tego zadania ze względu na to, że to zadanie trafia do innej kuli, do bezpiecznego Krakowa. Te rzędziacy lubimy z innych pieniędzy. Ponadto tak, policja, komisariat trzeci tutaj rezygnuje się z trzech zadań, zakup sprzętu komputerowego, zakup hoteli dla dyżurnych, zakup materiałów biurowych. Jest związane z tym, że te nasze propozycje dostały negatywną opinię Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Krakowa, w związku z powyższym nie będą przez nas realizowane. Mogliśmy dzięki temu mniejszym bólem serca jakieś cięcia przeprowadzić. Ponadto rezygnujemy z zakupu komputera z oprogramowaniem dla Rady Gminy Czwartej. To była kwota 5 tysięcy, po prostu uznaliśmy, że najłatwiej coś u siebie, ewentualnie postaramy się. A co Halinka na to, przepraszam. Postaramy się kupić ten komputer ze środków, które zostały w planie dzielnicy na dany rok z oszczędności. To też łatwiej uciec niż naprawdę, tak jak mówię, książki bibliotekom czy seniorom. Plus do tego mała infrastruktura drogowa, przejścia dla pieszych, progi zwalniające według wskazań Rady Dzielnicy 4. Kwota 41 tysięcy była planowana tutaj.
to zadanie zlikwidowaliśmy, jednak ono znalazło się już wcześniej na listach, przynajmniej w części na listach, które dzielą środki na zadania powierzone, także miejmy nadzieję, że część tych zadań, które planowaliśmy z priorytetem, zarówno da się w pewnej chwili środki zrealizować. Te cięcia to są konieczne, musimy je przeprowadzić, to, że zdecydowaliśmy się na takie, a nie inne, no w zasadzie nie można powiedzieć, nie było wyboru, no ciężko, bo tak jak mówię, ucinać bibliotekom, na którym dajemy po 2000, ucinać seniorom, którym dajemy po 2500 zł, czy na, po prostu na jakieś inne zadania, no mogliśmy wybrać, nie wiem, inne zadania, nie wiem, w każdym miejscu zmienić, no, zrezygnować ze swoich rzeczy. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tego, nie wiem, jakieś... Mnie interesuje sprawa, bo miała być modernizowane przejście dla pieszych pod kątem osób niewidomych. Czy tutaj jest to wliczone również? Nie, to jest pula pieniędzy na zadania powierzone. Nie, to znalazło się gdzieś. Proszę bardzo. Ja też mam pytanie związane z przejściem dla pieszych i zmianą organizacji ruchu Bałtycka na Lutowicza do przychodni. Ci osiedle jest stare. Ci ludzie muszą walcować po 700 metrów do świateł, czyli 1,5 kilometra nadkładają. A to są osoby starsze. Więc prosiłbym, żeby wyjaśnić, co jest z tym przejściem. Było zaakceptowane przez IGI i zbliża się koniec roku śladu po Wikicie. Ja nic nie wiem w tej sprawie, że tak powiem. Ale jak się przejście dla pieszych... Jeśli chodzi o... To są środki na rok 2018. Zadania na realizację tych zadań z zakresu przejścia dla pieszych, które wyglądają, były wskazane wyniki środki na to, znalazły się w uchwale na zadań powierzonych z zakresu prac remontowych ulic, chodników i oświetlenia. Także takie środki będą realizowane. W sprawie, jeśli chodzi o konkretną tą rzecz, zasięgnął. Nie, to jest 2012. W zasadzie to innej sprawie, także rozumiem, że sprawa jest nie dotyczy tej uchwały. Czy jakaś inna jeszcze liczna pytanka związana z tym? Dziękuję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, która koryguje środki na zadanie priorytetowe 2013 roku? 16 osób za. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał. Dobrze, czyli rozumiem, że 16 osób głosowało. Wszyscy byli za. Tak, 16 jest na samym. Szanowni Państwo, punkt C. Projekt uchwały w sprawie korekty rozdziału środków na zadania powierzone pod nazwą lokalne wydarzenia kulturalne w 2013 roku. Tu akurat okazało się, że mamy więcej o 1150 zł. W związku z tym, że dzieląc pierwotnie pieniądze, nie znaliśmy kwoty, ponieważ listy rankingowe muszą powstać wcześniej niż dostajemy tą informację z Urzędu Miasta. Chcąc, że tak powiem, być w porządku z wymogami, które nam się stawia, dzieliliśmy kwotę najniższą, jaką mogliśmy, czyli początkową kwotę, której byliśmy pewni, która przynajmniej będzie. Okazało się, że 1150 zł więcej, postanowiliśmy, że dwa zadania, które realizujemy, czyli do rzędu w Bytkowicach, zbogaca się o 300 zł, a w Bronowicach Wielkich o 850. Jest jeszcze na tej liście rankingowej zadanie pod nazwą dzielnice, ale widzieliśmy, że dzielnice są w stanie się zupełnie sfinansować, nie mieliśmy większych problemów w tym roku, także tak rozdzieliliśmy. Już udzielę głosu, jeśli ktoś będzie chciał głosować. Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały korygującego rozdział środków na zadania powierzone pod nazwą lokalne wydarzenia kulturalne na rok 2013? Dziękuję. Ktoś jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna przeciw, jedna wstrzymująca. 15 za, 14 za, jedna przeciw, jedna wstrzymująca. Dobrze, dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do podpunktu E. Projekt uchwały w sprawie projektu planu finansowego wydatków gminy 4 Front Wigielna 2013. No i tutaj tak samo... Bezpieczny trafik. Przepraszam najmocniej. Bezpieczny trafik.
Projekt uchwały w sprawie korekty rozdziału środków na zadania powierzone pod nazwą program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczne Kraków w 2013 roku. I tutaj mam nadzieję, że wiele ludzi budziło to zadanie wielkich emocji. Okazało się, że znowu mamy więcej niż podzieliliśmy się wody z tego samego powodu, o którym uchwale mówiłem. I te 700 zł chcemy przeznaczyć na zakup rękami z dla Straży Miejskiej, które zabraliśmy z kolei z priorytetów, bo musieliśmy. Dokładając 100 zł, jak pilnie zauważył kolega Andrzej. Szanowni Państwo. Zimowe rękawice. Czy umowę? Nie wiem, nie, merytorycznie nie umiem nic powiedzieć, nie wiem. Jedna palczawka i zimowa. Szanowni Państwo, przystąpimy. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Nie wiem, co będzie głosował. Ale mamy pytanie, co to za rękawice? No. Podblaskowe, jedna palczawka i zimowe. Ale nie możemy się dowiedzieć. One są do mundurów. Nie, jedno razem. Jako, że zarządziłem głosowanie, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Jednorazówki. Dobrze, kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie będzie się inny. Cztery osoby wstrzymały się, a jest głos? 12 za, 4 wstrzymujące, 0 z jednym palcem odnoszkowym. Dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu, podpunktu E, zapowiadanego już przeze mnie. Projekt uchwały w sprawie projektu planu finansowego wydatków dzielnicy czwartej Prądnik Biały na rok 2013. Szanowni Państwo, tak samo jak zmniejszyła nam się kwota środków na zadania priorytetowe, zmniejszyła nam się kwota środków, na które mamy w planie finansowym, czyli na funkcjonowanie biura. Ta kwota zmniejsza się z roku na rok w zasadzie. Parę lat temu było to ponad 50 tysięcy, potem było 50. Teraz mamy 34, także dobrze, że tniemy nasze wydatki. Mogą się Państwo zapoznać z tym planem. Zmniejszyły się pozycje na zakup materiałów i wyposażenia, no bo nie kupimy czegoś ewentualnie, na sprzątanie biura, na dodatkowe prace biurowe zmniejszyliśmy środki. I tu jest jedna moja uwaga, bieżące remonty i naprawy wyposażenia, tam ma być kwota powtórzona 1000 zł, nie 1500, tak jak jest, to wyglądało. W zasadzie ucięliśmy wszędzie po trochę, na telefony. Zobaczymy, pewnie tak będziemy zrobić. W zależności od tego, jak będzie nam się układały wydatki w roku 2013, nie będziemy ten plan, tak jak to ma miejsce, zawsze korygować, także nie wiem, czy jakieś pytania Państwo mają co do tego. Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 16 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, wszyscy głosowali. W związku z powyższym przechodzimy do punktu F. Państwo nie mają tego projektu, ja go w związku z tym przeczytam bardzo dokładnie. Jest to projekt uchwały w sprawie korekty planu finansowego wydatków dzielnicy czwartej Prądnik Biały na rok 2012, czyli to, co mówiłem właśnie, zmieniamy wydatki bieżące. Zdejmujemy kwotę 460 zł z paragrafu telefony stacjonarne. I przenosimy to na zakupy 440 zł i na paragraf, który się nazywa odsetki 45-80. Odsetki wynikają prawdopodobnie z tego, że miasto terminowo nie płaci składek ZUS-owskich, z tego co będę prawdopodobnie od wynagrodzenia pani Halinki. Z tego, nie zwalaj na Halinki. Ja jestem w ogóle nie z tą, jestem z urzędu płacenia. No to, znaczy ja tak podejrzewam, próbuję, że tak powiem, odsetki są opóźnione, w związku z tym prawdopodobnie miasto jest zobowiązane płacić odsetki, w związku z tym tak. Mówię, czy płaci nie to kontrakt ma prawo wymagać się odsetek. Wszystko za materiały, które na wszystko tak. Chodzi o to, że miasto naszymi pieniędzmi, którymi powinno dysponować, że tak powiem, terminowo, dysponuje później i później w związku z tym pojawiają się odsetki. Na dzień dzisiejszy to jest 5 zł, tak? No 5 zł, 12. Ale wynosimy 20, ponieważ będzie prawdopodobnie więcej. Żeby co chwilę tego nie zmieniać. Jeszcze chwilę. Czy jeszcze jakieś uwagi dalsze mamy do tego?
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej drobnej korekty? Wszyscy są za, w związku z tym 16 osób głosowało. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 5.G. Projekt uchwały w sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2012 roku w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. Szanowni Państwo, tutaj to jest kosmetyka. Nie zmieniamy w kwotach, nie wprowadzamy nowych zadań. Chodzi o to, że odbyły się przeglądy tych zadań, czyli zadań jest na etapie po prostu realizacji w ten sposób, że tworzone są projekty i poproszono nas o uszczegółowienie zadań. I zadanie, które jest na pierwszym miejscu na liście rankingowym, zapożyczkowe, kwota 20 tysięcy. Poprzednio brzmiało, już tam, projekt przebudowy, po prostu zadanie, a teraz nazywamy to zadanie opracowanie projektu wykonawczego remontu ulicy Porzeczkowej oraz rozpoczęcie opracowania projektu budowy chodnika na działkach 137 i 138. Zmiana techniczna nazwy zadania, tutaj mamy poproszenie o lokalnie. Drugie zadanie, które zmienia ulica Radzikowskiego, kwota się nie zmienia, dalej jest 35 zł, jak było, tutaj wszystko jest 35 tysięcy zł. Projekt budowy chodnika po południowej stronie ulicy na odcinku od Fischera do wiaduktu, tak było, a teraz będzie projekt budowy chodnika po południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Fischera do numeru 47D. Czy jeszcze jakieś uwagi Państwo mają? Coś więcej mogę na ten temat powiedzieć? Są techniczne zmiany po prostu opisu. Nie widzę, że jestem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Czy głosowanie? Nie głosuję, tak? No ja, a to proszę. Mam pytanie, czy naprawdę nie możemy tego dostać? Nie mogą być, tylko byśmy teraz dosłownie to robili, bo tak jak jest wcześniej, to ja robię Excel. No właśnie, no bo za ale teraz było w momencie. Ale posiedzielibyśmy wtedy sesję po prostu. No. Może mogą się Państwo umawiać na komisję. Ale ten papier zaraz będzie w kuble. Przedtem było na przykład godzinę wcześniej zmiana, to może ja zdążyłam skserować tak tę sesję. A teraz to wszystko za fakt. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Dwie osoby. Kto wstrzymał się od głosu? 13 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję Państwu. Uchwała została przyjęta. I przechodzimy do punktu 5H. Projekt uchwały w sprawie przeniesienia postoju taksówek spod Urzędu Skarbowego przy ulicy Krabodeskiej z druku 2 w Krakowie. W związku z interwencjami mieszkańców licznymi i wieloma, którzy uważają, że pod Urzędem Skarbowym to oni jednak woleliby parkować, a nie żeby stały tam taksówki, które po prostu tam sobie z dużej może stacjonują, że czyli taksówek mieszkańcy uważają, że zamawiają telefonicznie i podjeżdża taksówka pod dom, tak w postoju rzadko to korzysta. Nie chodzi o to, żeby zlikwidować postój, tylko ewentualnie przenieść go w inne miejsce. Naprawdę ja sam bardzo często korzystam z usług Urzędów Skarbowych, które mieszczą się w tym budynku aż 4. Mało to też jest 4 urzędy skarbowe. Może czas najwyższy pomyśleć o podziemnym parkingu. Ale to jest marzenie. Ja myślę, że to jest marzenia, bo to jest rzecz, którą można... 2052 przewidziane. Tak. Czy Państwo mają jakieś uwagi co do tego, czy sprawa jest jasna? W uzasadnieniu zapisujemy, że propozycja przeniesienia postoju taksówek spowodowana jest brakiem miejsc parkingowych bezpośrednio w sąsiedztwie urzędu skarbowego. Tak. Mam tylko jedno pytanie, oczywiście bardzo słuszne, bo tam rzeczywiście nie będzie zabrakować, tylko czy my mamy dla nich jakieś miejsce, bo wtedy będzie szybciej. Nie, dlatego nie wskazujemy miejsca po prostu, żeby zazwyczaj to jest tak, że korporacje taksówkarskie spowiadają się w takim wypadku po prostu. Oni mają wtedy swoje struktury, które działają, bo wiem z innego przypadku znam to, i oni po prostu mają sugestie, gdzie ewentualnie postój taksówek jest potrzebny, gdzie nie jest. Ja myślę, że oni sami będą za to, ponieważ inny postój taksówek mają dosłownie w odległości, nie wiem, 300 metrów, prawda? Także myślę, że naprawdę ten postój może zniknąć tam. Wnioskujemy, że po budowie w naszej dzielnicy. Jakieś większe z tych uwagi Państwo mają? Nie widzę. Dobrze, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Wszyscy są za, przeciw, nie pytam. Powstrzymujących nie pytam. 16 głosów za, jednogłośnie uchwała została przyjęta. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6. Projekt